Loża radiowa. 13 minut po godzinie 12 i zapowiadany gość już z nami. Rajmund Miller, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie słuchaczy Radia Opole. Panie pośle, to zacznijmy od tematu, który mocno nas poruszał, czy też bulwersował nawet w ubiegłym tygodniu, ale myślę, że możemy jeszcze dziś do niego nawiązać, bo przynajmniej możemy na spokojnie wyciągnąć wnioski. Co dalej z Marszem Niepodległości, panie pośle? Jak świętować ten 11 listopada, żeby było w miarę zgodnie i bez tego, co widzieliśmy w Warszawie? Pani redaktor, ja już jestem mocno dojrzałym człowiekiem, przeżyłem czasy komuny i nigdy nie wyobrażałem sobie, że w taki sposób będziemy świętować Święto Niepodległości. Nie bierzemy wzoru z innych państw, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, gdzie jest to święto radości, gdzie jest to święto poszanowania dla własnego państwa, dla własnego społeczeństwa. Myślę, że te marsze powinny zupełnie inaczej wyglądać, natomiast wieloletnie puszczanie oka przez obecnie rządzących do skrajnych nacjonalistów skutkuje dzisiaj tym, co obserwujemy na ulicach. Na ulicach mamy zamiast ludzi świętujących święto narodowe, zamiast rodzin, zamiast radości z tego powodu mamy awantury, bandyckie awantury, atakowanie policji, rzucanie kostką, demolowanie infrastruktury Warszawy. No mnie się to w głowie nie mieści, ale przyczyna, myślę, że przyczyny trzeba szukać sprzed wielu lat. Przyczyną tego jest właśnie to, że w sposób bardzo pobłażliwy, nie egzekwując prawa, traktowano takie wystąpienia jak wieszanie portretów eurodeputowanych przez nacjonalistów w Katowicach, jak wystąpienia skrajnie nacjonalistyczne w wielu miastach Polski, jak bójki między różnymi kibicami czy klubami kibolskimi, na które nie reagowano, jak to, że nie reagowano na hasła, które były niesione na tych demonstracjach i również w czasie tych demonstracji, w tych marszach brały udział ważne osoby państwa i głowy państw, w tym prezydent, a niesiono skrajnie nacjonalistyczne transparenty ze skrajnie nacjonalistycznymi hasłami. To jest bardzo poważny problem, bardzo poważnym problemem, który przez wiele lat nie będzie chyba możliwy dzisiaj tak daleko, co zaszło do rozwiązania. Jest tak olbrzymi podział i pęknięcie wewnątrz naszego społeczeństwa. Panie pośle, ale chyba z samą istotą marszu możemy się zgodzić, prawda? No bo istotą jest to, żeby przejść uroczyście przez ulicę Warszawy. Tak się zastanawiam. Może ten marsz ma, nie wiem, najzwyczajniej w świecie pecha, że przyklejają się do niego chuligani, którzy tego dnia demolują Warszawę. Czy jak to jest? No więc właśnie o tym mówię, że oni się czują bezkarni, że to przedstawiciele rządu, a ostatnio pan wicepremier Kaczyński, do tych środowisk zwracał się o obronę kościołów, gdzie nie mieliśmy reakcji prokuratury w sytuacji, w której, pamięta pani, pokazano nagranie, jak bandyta z Wrocławia, właśnie z grup kibolskich, atakuje dziennikarkę jednego z dzienników, mało jej nie zabił i został zatrzymany przez policję. Prokuratura miejscowa wydała nakaz aresztowania, a prokuratura generalna z Warszawy to odwołała. No więc takie postępowanie wobec tych ludzi, udawanie, że się nic nie dzieje, będzie miało i przynosi takie właśnie efekty. Ale na przykład zatrzymano mężczyznę, który, pamiętamy, bo widzieliśmy te obrazki, przerażające oczywiście, bo doszło do podpalenia mieszkania, ale ten mężczyzna został zatrzymany, no i będzie ukarany. Osoby, które no właśnie robiły te rozruby, też zostały zatrzymane, więc są konsekwencje. Na razie ich nie ma. Ja bardzo bym chciał, żeby były, ale ja na razie tych konsekwencji nie widzę. Czy został zatrzymany, czy zostanie wypuszczony, tego nie wiemy. No został zatrzymany. No, chciałbym, żeby policja, która naprawdę na tym marszu, muszę powiedzieć, że policja reagowała, że ale policja była atakowana. Proszę popatrzeć, 35 rannych policjantów, w tym jeden ciężko. To są już świadectwa tego, że państwo nie panuje nad tym, albo
państwo celowo doprowadza do tego, żeby mieć po prostu zmienić temat zainteresowania obywateli z tego, co naprawdę w państwie się dzieje, czyli COVID-u i innych tematów, które dzisiaj są niewygodne rządzącym. To są bardzo trudne tematy. Jeżeli państwo nie pokaże, że ma siłę, jeżeli państwo nie pokaże zdecydowane działania w zakresie egzekwowania prawa, czyli zatrzymywania, karania i wsadzania tych ludzi za ewidentne przestępstwa, to ja przez wiele lat jeszcze nie widzę możliwości tego, żebyśmy żyli w normalnym kraju. I tu powinno być jednolite stanowisko wszystkich opcji politycznych. A Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, czy coś powinno się z nim wydarzyć? Bo są głosy o delegalizacji, zresztą też z pana partii. No tak, jeżeli to stowarzyszenie przez lata udowadnia to, że łamie prawo, że prawo jest dla nich niczym, to jeżeli nie egzekwuje się tego, no to nie możemy czekać na to, że na następnym marszu ktoś zostanie zabity. Pan Robert Bąkiewicz, prezes tego stowarzyszenia, mówi, że odcina się od tych aktów wandalizmu i chuligaństwa. No tak jest łatwo powiedzieć. Zawsze jest łatwo powiedzieć, natomiast z tego, co czytam, ja oczywiście na tym marszu nie byłem, ale z tego, co czytam i z tego, co obserwuję, to jest takie wycofywanie się, a najpierw podpalanie, a potem wskazywanie, że to nie ja podpaliłem. Więc to pan Bąkiewicz mówił o tym, że to będzie tylko przejazd samochodów. Tymczasem oni sami podsycali tą sytuację, która była na ulicy. Zbigniew Ziobro i politycy Solidarnej Polski zwracają się do premiera Mateusza Morawieckiego o zawetowanie unijnych przepisów, które powiązałyby wypłatę środków unijnych z oceną stanu praworządności. Węgry także planują ten budżet zawetować. No i co pan na to? Co na to opozycja? Powiem tak, wysłuchałem przed chwilą konferencji pana ministra Ziobry. Tak, wyjątkowo pokrętne tłumaczenie ludzi, którzy sami wielokrotnie złamali konstytucję, powołujących się na przepisy prawa. Nie można w imię własnych chorych ambicji żądać tego, żeby nikt nie dostrzegał faktów łamania prawa w Polsce, łamania konstytucji. Ten rząd, jak i pan prezydent Duda, 13 razy złamali, podpisując ustawy niezgodne z konstytucją, 13 razy złamali podstawowe prawo w Polsce, jakim jest konstytucja. Dzisiaj premier, który ma zawetować decyzję Unii Europejskiej, w sposób ewidentny łamie konstytucję w sytuacji zagrożenia państwa polskiego przez epidemię COVID, nie publikując ostatniej ustawy antycovidowej. To jest działanie, to jest łamanie artykułu 144 Konstytucji RP. Jest to wyraz skrajnego braku odpowiedzialności za Polskę. I dzisiaj w tej sytuacji, w której, bo chciałbym wytłumaczyć, że powiązanie praworządności z funduszami unijnymi, to jest możliwość przez zgłoszenie weta utraty 240 miliardów złotych z funduszu pomocowego, czyli tego funduszu odbudowy w sytuacji COVID-u. Powiem tak, poza przedstawicielami polskiego biznesu, że Unia Europejska bez Polski sobie poradzi, natomiast my bez Unii Europejskiej sobie nie poradzimy. Jest to takie wymachiwanie szabelką. Chciałem również przypomnieć, pani redaktor, że Kantar robił ankietę wśród Polaków, czy jest poparcie dla tego typu działań Unii. 77% naszego społeczeństwa wyraziło poparcie dla powiązania przydzielania środków unijnych w zależności od praworządności. Unia chce tylko tego, żeby przestrzegać niezależności sądów, żeby szanować konstytucję. I nie jest kwestią tego, jakie jest stanowisko opozycji, czy my jesteśmy za zabraniem środków. Nie, my nie jesteśmy za zabraniem środków, ale nikt dzisiaj nie mówi z tego rządu, że wystarczy zobowiązać się do tego, że te przepisy, które spowodowały łamanie konstytucji, uzależnienie sądów w Polsce i wszystkie inne, można zobowiązać się do wycofania tych przepisów. I my jako opozycja bardzo chętnie przyłożymy się do tej pracy po to, żeby prawo w Polsce zostało przywrócone.
myślę, że z zewnątrz widoczne są rzeczy, których my nie na co dzień nie doceniamy. Chciałem Państwu przypomnieć o tym, że chociażby o sąsiedniej Białorusi, oczywiście u nas jeszcze tak źle nie jest, ale Łukaszenka już jest 20 kilka lat i terror i łamanie demokracji na Białorusi zaczęło się od przyjęcia przez Łukaszenkę sądów. Więc zawsze w każdym kraju może się znaleźć grupa ludzi, którzy powołując się na pseudodemokrację, będą tę demokrację niszczyli po to, żeby zdobyć bezwzględną władzę. I myślę, że to zostało dostrzeżone. W przypadku Polski to jest kwestia łamania zasad demokracji. W przypadku Węgier to jest zarówno kwestia łamania demokracji, jak i nieprawidłowego wykorzystywania funduszy unijnych. Więc przypomnę, że no, sytuacja jest specyficzna w tej chwili, bardzo trudna w ogóle w Europie. Po raz pierwszy budżet Unii Europejskiej określono na 2% PKB. To jest 1,8 miliarda złotych. I pozbawienie nas tych 240 miliardów złotych to jest tak naprawdę klęska dla polskiej gospodarki, dla polskich szpitali, dla przedsiębiorców. To będzie nie do odrobienia. Ale na przykład europoseł Jacek Sariusz-Wolski mówi, że weto spowoduje to, że Unia przejdzie na prowizorium budżetowe i w przyszłym roku wydatki będą na poziomie tych z tego roku. I jak argumentuje, tutaj zacytuję, w przypadku Polski takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze i pułap pieniędzy byłby wyższy o 20%. Nie będę się A to też były polityk przecież Platformy Obywatelskiej, chyba, no, że tak się państwo nie różnią. No różnimy się, jak pani pamięta, różnimy się bardzo. Pan Sariusz Wolski jest dla mnie osobą mało wiarygodną, więc podporządkowuje to, co mówi, swoim prywatnym interesom i ambicjom partyjnym i politycznym, nie partyjnym. W związku z czym nie jestem ekonomistą, nie siedzę tak daleko w finansach Unii, ale skoro 99,9% przedstawicieli Unii mówi co innego, no to chyba albo pan Sariusz Wolski się myli, albo wprowadza wszystkich celowo w błąd. I wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, na łączach jest z nami poseł Platformy Obywatelskiej Rajmund Miller. Panie pośle, no właśnie, obserwujemy wzrost zakażeń, chociaż w ostatnich dniach się trochę ustabilizowało. Doszliśmy do pewnego piku, było chyba 27 tysięcy, prawda? Ale dzisiaj już 21, 20, 22. Czy sytuacja trochę się stabilizuje, czy to jest przedwczesna radość? Nie. W ogóle nie możemy nie oceniać czym sytuacji. Mówić, no właśnie. Tak, nie możemy oceniać sytuacji pod względem ilości stwierdzonych zachorowań bez patrzenia na to, ile testów zostało wykonanych. Mm-hmm. A więc WHO mówi o tym, że bezpieczna granica to jest 5%, poziom 5% zachorowań w stosunku do wykonanych testów. Jeżeli pani redaktor popatrzy na zachorowania z dnia dzisiejszego, to w dniu dzisiejszym mieliśmy 20 816 zakażeń, zmarły 143 osoby, ale wykonano tylko 35 tysięcy testów. A więc gdybyśmy to przeliczyli procentowo, to jest to 60%. A więc jest to niezwykle wysoki wskaźnik zachorowań i dzisiaj słyszałem również wypowiedź pana ministra Dworczyka i wie pani, przeraża mnie jedno, że w takiej sytuacji manipuluje się danymi dla celów politycznych. No właśnie, bo dzisiaj minister Dworczyk był pytany o tę liczbę wykonywanych testów i mówi tak, że decyzje w tej sprawie podejmują lekarze, a nie ma na to wpływu rząd ani instytucje rządowe. Nie. Za państwo jest odpowiedzialny rząd i premier. Za przygotowanie państwa do drugiej fali pandemii, pomijam już pierwszą falę, w której też nie przygotowano się i my o tym mówiliśmy. Odrzucono, w ogóle nie rozpatrzono 20 projektów naszych ustaw w sprawie rozwiązań spraw COVID-u, więc to jest znowu zrzucanie odpowiedzialności na lekarzy, na personel służby zdrowia, który tak jest na granicy wytrzymałości i ten system, jeżeli się już nie załamał, to za chwilę się załamie. I w kontekście tej pani pierwszego naszego tematu, który mówiliśmy o tych marszach, to ci ludzie są naprawdę patriotami. Nie ci bandyci na ulicach, niszczący miasta, atakujący policję, tylko właśnie ci ludzie, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale również obsługa laboratoriów, obsługa rentgena, panie, które pomagają, personel techniczny.
To jest prawdziwy patriotyzm. To jest narażanie własnego życia i własnego zdrowia po to, żeby uratować innych. I dzisiaj nie ma żadnego tłumaczenia. Owszem, ja dzisiaj mówię, że wszystko, co w tej chwili jest robione, jest potrzebne. My tego nie negujemy, tylko że to trzeba było zrobić znacznie wcześniej. To jest dzisiaj próbują nas pozycję obarczać tym, że nie chcemy rozmawiać. To jest tak, jak ostrzeganie kogoś, że stał drogi wazon na brzegu stolika. My ostrzegaliśmy, że on może spać się i rozbić. To w sytuacji, kiedy ten dzban się już rozbił, ten ktoś, kto rozbił, mówi, ale zróbcie coś teraz. No pozbierajcie te odłamki. No, tak to można, ja wiem, że to trywialnie brzmi, ale tak to można porównać. Dzisiaj wszyscy jesteśmy za tym, żeby z tym COVID-em zwyciężyć i tu działania polityczne nie mają żadnego znaczenia, ale jestem zdecydowanie przeciw, żeby danymi, pewnymi rzeczami manipulować. Wiele pytań się nasuwa. Nasuwają się pytania, dlaczego ciągle jesteśmy okłamywani. Niedawno w oświadczeniu na forum Sejmu pan premier powiedział, że jest 3 miliony szczepionek przeciwko grypie. Proszę spróbować kupić szczepionkę w aptece. Ja byłem na kontroli w Agencji Rezerw Materiałowych, nie było w ogóle żadnych szczepionek. Dzisiaj pan premier opowiada nam bajki o szczepionkach przeciwko COVID-owi. One będą dopiero za pół roku i nie wiadomo, czy w ogóle jak, na ile są skuteczne, czy my je ściągniemy. Więc proszę nas nie okłamywać, proszę ludzi nie łudzić pewnymi rzeczami, które są nieprawdziwe, bo rząd już gubi się w kłamstwach. Biegnie od ściany do ściany, od jednego do drugiego kłamstwa. Ale jak rozumiem, postulat Platformy jest niezmieniony, to znaczy chodzi o testy. Testować, testować tak, i testować. Tak. No, testować i oddzielać chorych od zakażonych. No, pytanie jest, dlaczego, jak widzi pani, w tej chwili jedynym skutecznym lekarstwem nie jest szczepionka, której jeszcze nie ma, tylko jest osocze krwi ozdrowieńców. A to prawda. Widzi pani, jaki jest problem dzisiaj z tym, żeby można było oddać te osocze? Dlaczego nie zakupiono separatorów do stacji krwiodawstwa w każdym mieście, tam gdzie te stacje są? No więc to są rzeczy, które wskazują o tym, że ci ludzie są po prostu nieodpowiedzialni. Ale z drugiej strony chyba też się nie przebadamy, tak jak cała Słowacja na przykład, no cały kraj, wszystkich mieszkańców. Ale oczywiście, że takie szanse są małe, mhm. ale jeżeli my mówimy od wiosny, że w takim na podstawie tego, co... Ja nie jestem epidemiologiem, moi koledzy politycy też nie, ale słuchamy naukowców, słuchamy epidemiologów, słuchamy praktyków. Jeżeli tacy ludzie jak pan profesor Simon, wielu innych, mówi, że te testy powinny być robione od początku, że powinno być oddzielenie chorych od zdrowych, że już wcześniej powinny być izolatoria, to nie można. Dzisiaj ponosimy skutki gry politycznej, kiedy w sierpniu, w lipcu powiedziano, że nie ma już COVID-u i kiedy dano ludziom po 500 zł, zamiast te 500 zł dać faktycznie hotelarzom, to wypuszczono Polaków, dodano im pieniądze po to, żeby pojechali na czas i się zakażali. Takich błędów nie można robić, bo one są... tragiczne w skutkach. Mam pretensje również o to, że skoro rząd niemiecki zwrócił się z propozycją pomocy zarówno rzeczowej, jak i tego, żeby pacjenci z Polski mieli miejsca w szpitalach niemieckich. Czesi już to dawno zrobili, podpisali taką umowę i pan prezydent tego nie robi, rząd nas tego nie robi, bo pan Kaczyński ma jakieś dziwne awersje do Niemców, to każdy pacjent, który z tego powodu umrze, będzie na sumieniu tych, którzy podejmują takie decyzje. No w tym zakresie ostatnio działa samorząd województwa polskiego chociażby, bo ostatnio też z Romanem Kolkiem, wicemarszałkiem, rozmawiałam i zwracają się o pomoc do Niemiec. I to w różnych aspektach, czy to, nie wiem, o ten lek Remdesivir chociażby. Ale uważamy, że za to jest odpowiedzialny rząd. To premier jest odpowiedzialny za to, żeby szybko podjąć decyzję. Przecież to są znowu działania logistyczne. Jeżeli ci pacjenci mają dostać, chociażby z przygranicza, chociażby z województwa polskiego, ci, którzy zmarli pod szpitalami, bo nie było miejsc, z Lubuskiego i innych, mogli znaleźć miejsce w szpitalach niemieckich i tam pomoc, to jest zbrodnią, żeby nie podpisać takiej umowy, żeby na to nie zareagować. Przecież do tego trzeba się logistycznie przygotować. Trzeba przygotować karetki. Nie ma karetek, nie ma personelu. Ewentualnie, jeżeli to będzie w innej części Niemiec, to trzeba byłoby przygotować transport lotniczy, na przykład samochody wojskowe wyposażone w cały sprzęt i personel. Ja tego nie rozumiem. Ja naprawdę jako człowiek, jako lekarz nie jestem z tego w stanie, pani redaktor, zrozumieć, bo to jest właśnie przedkładanie swoich dziwnych idei, swoich dziwnych ambicji nad interes obywateli Polski.
I przed nami ostatnia część rozmowy z naszym gościem. Przypominam, jest z nami Rajmund Miller, poseł Platformy Obywatelskiej. No właśnie, posiedzenie Sejmu, które miało się odbyć 2 tygodnie temu, rozpocznie się w środę, za 2 dni i potrwa do czwartku. No jak czytam w mediach, jest prawdopodobne, że w jego trakcie posłowie przyjmą ustawę pomocową dla firm, których działalność została ograniczona wskutek drugiej fali pandemii. No dla firm już sporo tych ustaw było, ale ta konkretna, co ona zakłada? To znaczy ja na razie w programie Sejmu nie widzę tej ustawy. Mówi się tylko o tym. Mm-hmm. No, natomiast jeżeli chodzi, to jest kolejna ustawa i najpierw oczywiście bardzo potrzebna. Natomiast tych ustaw covidowych wrzucanych nam w ostatnim momencie, których nie mamy czasu się na zapoznanie. A jedna pierwsza ustawa była wrzucona o godzinie 22:30 w niedzielę, a rano głosowaliśmy tę ustawę. Ja oczekuję najpierw, że premier opublikuje, wytłumaczy nam, dlaczego nie opublikował ostatniej ustawy, łamiąc artykuł 144 Konstytucji, która właśnie mówi o środkach dla pracowników służby zdrowia, o tych dodatkach dla tych ludzi, którzy pracują w bezpośrednim zagrożeniu. Nie tylko dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla personelu technicznego, dla pracowników rentgena, dla pracowników laboratoriów. To jest skandal i nie można w ten sposób tworzyć w Polsce prawa. My oczywiście będziemy również głosowali na tym posiedzeniu Sejmu, chociaż myślę, że te nasze wnioski niestety, ponieważ nie mamy większości, mogą przepaść. Chcemy, aby premier przedstawił nam stan przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem. Chcemy również, aby przedstawiono nam stan finansów państwa w związku z tym, co w tej chwili z tymi ograniczeniami, z ewentualnym zagrożeniem lockdownem, czy jak pan premier mówi, narodową kwarantanną. W ogóle nie ma prawnie takiego określenia jak narodowa kwarantanna, ale pomijmy to. I przede wszystkim te informacje powinny być dostępne dla całego społeczeństwa. Tymczasem my wtedy, kiedy pytamy się o ilość respiratorów, o ilość środków, o ilość szczepionek, otrzymujemy informacje, że to są, informuje nas się, że nie mogą na tego udzielić, ponieważ są to informacje niejawne. No więc to jest taka gra w ciuciubabkę, w której naprawdę nie wiemy, jak państwo jest przygotowane jako opozycja, jakie będą kolejne kroki, bo my powinniśmy wiedzieć A, B, C, D, I, E i tak dalej, co w jakiej sytuacji będzie podejmowane, jak to będzie robione. Niestety nie potrafię pani dzisiaj powiedzieć, jakie są dokładne zapisy dla tych firm, które dzisiaj mają ograniczone działanie i które są zagrożone bankructwami, czy też działania wobec innych ludzi, których ten COVID dotknął w sytuacji w sensie niezdrowotnym, ale w sensie gospodarczym. Ale tak, panie pośle, bo mówi pan o tym, że brakuje informacji. Ja na przykład mam Twittera, obserwuję konto Ministerstwa Zdrowia i są publikowane raporty o koronawirusie. I też można się dowiedzieć na przykład, ile testów wykonano dziennie, jaka jest liczba łóżek dla pacjentów, ile tych łóżek jest zajętych, więc informacje wydaje mi się, że są publikowane. Tak, panie redaktor, ale informacje są nieprawdziwe i nierzetelne. Podawane są informacje do wojewodów. Wojewodowie podają je dalej. Natomiast ilość tych łóżek, ilość tych wszystkich danych jest niezgodna z tym, co jest naprawdę. Proszę porozmawiać z szefami klinik. Proszę porozmawiać z dyrektorami szpitali. Proszę porozmawiać z pacjentami, którzy nie mogą się dostać do szpitali, dlatego że nie ma miejsc. Więc oficjalne dane i oficjalne liczby to nie są rzeczy, które uratują życie człowiekowi, któremu odmawia się przyjęcia z powodu braku miejsca czy dostępu do respiratora. Ja byłbym spokojny, gdyby takich sytuacji nie było, gdybym nie widział, gdybym nie miał informacji od kolegów dyrektorów, od kolegów lekarzy ze szpitali o tragicznej sytuacji, jeżeli chodzi o ilość personelu, bo to przecież nie tylko łóżka, a słyszałem o przypadkach, gdzie do tych łóżek wliczało się łóżka na oddziałach pediatrycznych, bo tak to wpadło dalej, bo się podawało łóżka
w danym szpitalu, nie patrząc na to, jakie tam są oddziały. Proszę porozmawiać o tym, ilu lekarzy, ile pielęgniarek naprawdę jest na kwarantannie albo choruje, właśnie z powodu tego, że nie robiono im testów, że PiS odrzucił nasze wnioski w trzeciej ustawie covidowej, pierwszej też to składaliśmy, o postępną, powszechną dostępność testów dla pracowników szpitali, dla pracowników placówek zdrowia i dla DPS-ów. No przecież tam są największe źródła zakażeń. Do dzisiaj tego nie mamy. No więc to jest miarą, nie liczby, które podaje ministerstwo. Ja na te liczby też zaglądam, ale to nie jest miara pokazania zabezpieczenia państwa przed tą tragedią, która w tej chwili. Mówi pan, liczby weryfikuje po prostu rzeczywistość, tak? Tak. Proszę zobaczyć, no proszę chociażby zobaczyć nagrania z szpitali, gdzie karetki stoją godzinami po to, żeby znaleźć miejsce dla pacjenta. Pytanie jest takie, dlaczego szuka się miejsc, nie stworzono systemu informatycznego, żeby stworzyć system informatyczny, który by przekazywał automatycznie do dyspozytorów pogotowia ratunkowego dane o wolnych miejscach, żeby dyspozytor nie kierował karetki w najbliższe miejsce, gdzie nie ma już łóżek, tylko żeby na podstawie wiadomości czy systemu informatycznego kierował pacjenta tam, gdzie miejsca są. No to wszystko naprawdę jest jeden wielki chaos i bałagan i nie wystarczą słowa podziękowania pana premiera wobec pracowników służby zdrowia, bo one są niewiarygodne w sytuacji, której nie przyznaje im, nie publikując ustawy ostatniej antykowidowej, nie przyznaje im dodatkowych środków za pracę w narażeniu na zakażenie COVID-em. Samo podziękowanie jest najłatwiejsze. Najłatwiej jest powiedzieć parę słów do mikrofonu. Natomiast powinny iść za tym czyny. A to powiedział Rajmund Miller, poseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję serdecznie i oczywiście dużo, dużo, dużo zdrowia. Ja bo też wszystkim słuchaczom i pani redaktor. Musimy się trzymać zdrowia. Jakoś. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego pięknie, dobrego. Kłaniam się.